natknąć się, osobiście śpię tylko ja na padła drugiego na Watykanie, przed którym podczas tego pontyfikatu modlił się na końcu ustawa nie przeszła, że to przeszło tylko w postaci uchwały. Żaden sędzia wojskowy nie poniósł odpowiedzialności, żaden z nich nie stanął przed sądem, nie został skazany nawet na jakąś symboliczną karę. Wszyscy spod tej ręki sprawiedliwości Nowej Polski winęli się, nic im się absolutnie nie stało, bo realizowali ówczesne prawo, czyli działali zgodnie z prawem w państwie prawa, takim jakie było w Polsce ludowej. Jak szukamy analogii tej sytuacji, to mamy to w powojennych Niemczech. Żaden niemiecki sędzia istniejący w strukturach nazistowskiego państwa, wydający wyroki, w tym przede wszystkim wyroki śmierci, nie poniósł nowej rzeczywistości odpowiedzialności. Oni dalej funkcjonowali jako sędziowie, dalej pełnili te funkcje społeczeństwa. Byli sędziami, czyli panami życia śmierci, panami wolności czy osadzenia kogoś w więzieniu. Dlaczego? Bo oni wykonywali rozkazy. Oni działali w takich warunkach, jakie wtedy były i realizowali takie prawo, jakie wtedy było. To, że było niemoralne, kogo to obchodzi? Moralność jest czymś, czego normy prawne nie chcą widzieć, nie chcą obejmować. Jest takie pojęcie jak wyrządzenie komuś jakiejś szkody w jakiejkolwiek formie, która nie podlega ocenie prawnej, bo wykracza poza tę ocenę, czyli rażące naruszenie interesu społecznego na przykład, albo rażące naruszenie interesu konkretnej osoby, pewnego rodzaju pomówienia czy czynności, które nie są skodyfikowane, nie są przewidziane. Życie wyprzedza to, co jest zapisane, co jest tym prawem w książkach. Prawo, które zostało zapisane, życie to wyprzedza. Jeśli nie ma takiej normy na przewinienie tego typu, to ten, który tego dokona, będzie niewinny. To będzie niemoralne, ale będzie zgodne z prawem. I wtedy to cała ta rzeczywistość się gdzieś rozmywa. My zaczynamy być takiej mgławicy, co nam wolno, co nie wolno, kto może. A panie, bo oni to sobie wszystko mogą, to zawsze tak było, zawsze była niesprawiedliwość na świecie. Tak, była zawsze, tylko może być większa, albo może być mniejsza. I nasz rozwój polega na tym, żeby tej niesprawiedliwości było jak najmniej, żeby jej unikać. Doprowadzić do takiego stanu, że wszyscy obywatele, świetne prawa, które nas obowiązuje, będą równi. Czyli sędzia, który ukradnie, będzie równy temu, który ukradnie batonika w sklepie. Jeśli ten, który ukradnie ten batonik i za to pójdzie do aresztu, taki przypadek mamy, dodatkowo sobie niepełnosprawne umysłowo, które sobie nie zdawała z tego sprawy, to dlaczego ma nie odpowiadać tak samo w podobnym wymiarze sędzia? Dlaczego ma nie odpowiadać polityk? Dlaczego ma nie odpowiadać biznesmen wysokiej klasy, wysokiej w sensie wysokiej funkcji, jaką pełni? Bo klasy to on nie ma. On kradnie miliony, a nie ma przeciwko niemu sankcji prawnej, że on odpowiada od tej pory za resztę. On odpowiada za język rozlazły, Boże. To są wszystko patologie. A jak patologii jest za dużo, to państwo nie rozwija się, tylko umiera. Pięć minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja to czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej i trzeciej RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe naszego studia 56 655 23 55. To z Polski Północnej i z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej linii 536 600 100 536 600 200 oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jeszcze żyjemy, Jan Pietrzak, i po utworze wracamy do naszej wspólnej rozmowy już z radiosłuchaczami. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone, kończą z nas każdy tylko tyle jest tak. Właśnie tak jak ja chciałam gdzieś, żeby to było zgodne z moją organiką, ale to jest...
jakby pedagogi bardzo dbał o to, żeby to było wyraziste, czyste, zwłaszcza na tym pierwszym etapie mojej emigracji, gdzie czasami nie tak wymówiłam, a to musiało być jednoznaczne, nie mogło być dwuznaczne, bardzo brakuje. Zresztą Radek Fischer jest mistrzem sceny i zawsze był, wydaje mi się, od momentu, jak go poznałam. To ja na przykład widzę, że słuchaczom, którzy budują te świątynie, bo ona jeszcze cały czas jest w budowie, chociaż jest stanowiska konsekracji. Nie budujemy też wspólnie z naszymi dobrodziejami, starożytami te właśnie organy. Gdyby słowo powiedzieć, że tych słuchaczy padnie wiele podczas naszej rozmowy i tego, co będziemy chcieli pokazać w tym materiale, w tym na kolejnym odcinku budujemy wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Wspomniany część, profesor, jest też współprojektantem. Jak można powiedzieć, do tego doszło, że właśnie wybrano taki prospekt, taką ilość oczekiwałych głosów, że zaproponowano w przestrzeni tej świątyni właśnie taką stronę. Jak to doszło do tego przypadku, a to właściwie, że wybrano po dwa lata temu podczas Dzieli Palmowej i rozmów niedokończonych. Pomiędzy audycją telewizyjną a audycją radiową spotkaliśmy się z ojcem dyrektorem, to jest wyrzanami, pytał o elektroniczne, pytał o prawdziwe kształkowe organy, zapytał o świątyni prawdziwe. Tak, ale rozpytywał się po prostu w temacie, rozeznawał ten temat. No i właściwie po zakończeniu tej audycji, a byłem na niej razem z moim współpracownikiem, księdzem, który też jest organizacją, księdzem Franciszkiem Komendantem, i zawracali to po audycji do siebie do domu, na Polszczyznę, ja do Opola, Lukasz dyrektor wyłonił decyzją, że te organy chce budować. Ja próbował używać tego słowa, bo właśnie Konstantin jest kolejnym pomysłodawcą tego instrumentu. Kolejnym jest organist pan Henryk Homer, który buduje te organy, oraz pan profesor Gębalski, który rozpisał dyspozycję i jakie głosy w tych organach będą się znajdować, czy znajdują się już, oraz jakie kształty kształki będą miały mężury. O tym jeszcze powiemy telewizjom potem w tym instrumencie, ponieważ to jest bardzo istotny punkt, jeżeli chodzi o brzmienie organów, tak zwane mężury głosów organowych. Ale pan profesor Gębalski, pan Franciszek Koniec, pan Henryk Hober jako wykonawca, pan inżynier architekt tego kościoła, pan Andrzej Ryczek, który dopracowywał szczegóły wyglądu tego prospektu. No i moja wspólna osoba, razem tworzymy ten pojęcie dzieło, ten piękny, blisko 50-głosowy instrument. Jestem uspokojona co do tego, co zrobiłam, co do tego, co robię, bo długo nie mogłam uspokoić się, że zawsze myślałam, że to nie jest... Praca dyplomowa, praca dyplomowa. No różne są te prace dyplomowe. Tutaj mamy taką pracę dyplomową, że wszystko, co trasą WZ przemierza, dzieje się, jedzie, opisujemy. Słaba w sensie oparcia. Gdy mówimy instrument, to to, co chcieliśmy powiedzieć, to musimy powiedzieć o ludziach, o tych, którzy ten instrument przygotowują, budują, bo dwa lata temu, tak, myśli, rozpoczęta praca, o tym jeszcze dawno mówimy, na antenie, czy informujemy tych, którzy przybywają do świątyni. Radio Kończyka, Radio Kończyka, proszę Państwa. Radio Kończyka to jest też i praca dyplomowa. Boska tu przedstawia. Także no, takie ciekawe rzeczy na temat tramwaju, że jeszcze nikt nawet nie wiedział, że na ulicy Ząbkowskiej to i tramwaj jeździł, ale że one tam się spóźnią na tej Ząbkowskiej, też wszędzie zawsze się spóźnią, że tu Warszawie zawsze i wszędzie kolejki, że to nic nie ma od razu, że tu nie ma tej gościny, że tylko zabierają, że żebrują, że oszukują, że kłamią, że jezioro kłamców to Warszawie. Wszystko, wszystko wiadomo, co tu w Warszawie dzieje się, co tu w Warszawie ma miejsce, proszę Państwa. Mówią teraz w radiach o tych więzieniach komunistycznych, a na tej całej Rakowieckiej, co tam się działo, ile ludzi zamordowano, no niesamowite rzeczy, że
pokój więzienny ma na 20 osób już, no to 200 osób stało, leżało bokiem, bo na plecach nie ma głowy, się ludzie nie mieścili. Coś okropnego, proszę Państwa. Jak świnie, tak, dosłownie, tak, no bo tak kolejny jest, także no niesamowite rzeczy. Sami się dowiadujemy, że z jednej strony Niemcy mordowali, gazowali rozrzuty, strzeliwali, a z drugiej strony Ruski jeszcze atakowali. Niesamowite rzeczy, to tu miały miejsce. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. Proszę słuchać tej wizyty, bo ja jestem niczyjną żoną faraona, mnie już dawno nie ma, nie żyje, ale jednak ten ślad na papierusie, na skórze, na welinie, na ścianie, na cegle, piramid starożytnego Egiptu, to jest ten ślad, proszę pytać postać Bożego Pisma Świętego, to jest niezwykle trwały ślad. Którego ojciec był kwaterniczym wojsku, gdzie jednostka była chemiczna. Czyli tamci, w takich jednostkach chemicznych, byli najbardziej zaufani fizycznie z Moskwy. Także proszę Państwa, ja i Żyda, żona faraona, kilka tysięcy lat temu, no bo teraz to już z tego punktu widzenia, jest to 21 wiek, wypowiadałam się 3-4 tysiące lat, bo to już ze starożytnego Egiptu i słowa moje, jako teraz osoby nie żyją, faraonem słowa moje są zapisywane na węgielu, na cegle, piramidę. Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Jesteśmy tutaj w tej Warszawie, która zajmuje się handlowaniem, sprzedawaniem majtek. Proszę Państwa, oczywiście po polecą otwartych artystów, może pseudoartystów, polecieć też do Anglii, Ameryki, Białystok, bo tutaj na tych majtkach, to co one tam zarobią, będą handlowały na bazarze Różyckiego, czyli też na Bliźniaczym bazarze Sądeka. Tam Praga Północ, a tu Praga Południe. No, czy w maju, czy w grudniu. Dokładnie znali moją historię. To mnie najbardziej boli. I nie tylko mnie, bo wielu takich ludzi jak ja nadal są w kieszeni mordowani. Mordowani przez ten system. Ja 10 lat temu pochowałem jedynego syna, bo ten system go wykończył, zamordował właściwie. Jak możemy nadal w naszym kraju żyć i patrzeć na to wszystko? Może jeszcze powiem tylko... Tu trzeba byłoby... Nie patrzeć na te tak zwane krzyki, na zgodę. Grasie, ma się sezon i przychodzą nie będę wszystko nazywał tym ćwiczenie. Ja musiałam zapłacić za te 2 tygodnie co najmniej, żeby grać w teatrze, żeby ktoś przyszedł i pisał. Pisało o mnie jak dużo, można po prostu krytyków teatralnych. Jaką my naród być mordowany i to mi też a nadal pozwalać się mordować. Grantami. Gdzie? Ale ci recenzenci może przychodzili do mnie nawet jak nie mogli przyjść mnie recenzować. Mamy, czy mogliby zobaczyć. Może w tym sposób, ale nadal mam nadzieję, że dobrą zmianę. Gdzie mają pełnię władzy. Kraju, jak to jest, gdzie może prezydent poprosić społeczeństwo. Wyjdźcie, pokażcie, ilu nas jest, ilu chce zmienić ten zbrodniczy system tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Czy DVD, my winniśmy po prostu dziś wszyscy wyjść na ulicę pod Sejm i zażądać.
Jolanta Juszkiewicz, twórca niezależny, teatr, od prezydenta natychmiastowej przede wszystkim wprowadzeniu ławy przysięgłych. Bo to jest najważniejsze. Ława przysięgłych, tylko i wyłącznie ława przysięgłych. Czyli oddanie suwerenowi pełnię władzy. Ale ława przysięgłych nie się taka jak ustanawia. Ława przysięgłych, czy ja to nazywam metodą kijal na rzewku. Ławnik ma dostać pieniądze za bycie ławnikiem. No tutaj Mormoni to bardzo, oni się specjalizują w różnych takich rzeczach, bo właściwie to, jak w faktach Lutach czytałam, że oni w Ameryce pewną wioskę to wymordowali w niej wszystkich, nazywali miejscowości jakichś, wszystkich ludzi wymordowali, zostawili tylko młodych, młode dzieci, wychowali je na Mormonów. No to jeżeli oni mordują wioski, no to ja nie wiem, czy to są normalni ludzie. Dziecko się urodziło, chłopczyk Dawidek, także proszę go przytulić, bo on będzie zły. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, na dzisiaj mamy noc z 6 na 7 sierpnia 2017 roku, no i właściwie ja, jako ta przyzwoicka Izyda, żona Faraona, jestem, czekam na Was w Muzeum Narodowym, wiem, że do mnie nie przyjdziecie, bo to jest noc, tam są straże, no ale ten choruszek ode mnie uciekł, może wróci, zachodzi jak malutki. No, także proszę Państwa, będę czekała i zobaczymy. Wiele słów padło. Dziękujemy serdecznie za pana głos. Halo, czy pan słyszy nas? Halo, halo. Panie Dariuszu. Panie Dariuszu, dziękujemy serdecznie za pana głos, za te wszystkie treści. Jak wynadaje nas radio, to te ten obrotuńczyka bardziej wejdzie na instrumentka. To ja, Izyda, czyli Izyda, żona Faraona, proszę Państwa, wcale nie śpię, bo stoję wciąż w Muzeum Narodowym, jestem na Jerozolimskie 3, jestem na półce, Faras, starożytna, na rękach mam chorusa, ja Izyda, jako ta protoplastka matek boskich waszych, wszystkich katolickich nawet. Czy nie zorientowaliście, że ja byłam w czasach przedchrześcijańskich, zwłaszcza, że chrześcijaństwo to i tak nie jest chrześcijanizm, ale tak czy siak jestem protoplastką wszystkich matek boskich. Semiramidy babilońskiej, Artemidy efeckiej, Diany efeckiej, Teotokos katolickich 1521 roku. Także no, jestem protoplastką, jestem wzorem jako ta murzynka, która ma dwie rysy na policzkach, proszę Państwa, no i matka rodzina z dzieckiem, tak, dająca przykład, dająca wzór, macierzyństwa, to jest takie bardzo stare, jak kult ziemi, jak kult
Słońca. To są to wszystko pogański kult. Ja przetępił, żeby za to, że oni jak przechodzili do ziemi obiecanej, przez ziemię pogańską, no to oni podbierali te kulty, naśladowali narody pogańskie, paleni dzieci, oddając je nawet Bogu Molochowi, kłaniali się słońcu i z religii 70 mężczyzn kłaniali się słońcu, tyłem odwracając się do świątyni Jahwe, że Jahwe nawet o tym wcześniej nie pomyślał, proszę pomyśleć o tym. Bardzo często na spotkaniach, gdy o tych sprawach mówię, posługuję się przypadkiem bardzo specyficznym, pana Zbigniewa Kowalskiego. To był człowiek, który był wzięty z poboru Narodowego Wojska Polskiego, ponieważ się wyróżniał, inteligentny, sprawny, został przymusowo skierowany do szkoły oficerskiej. Chociaż nie miał, on pisał badania, że chce się zwolnić, że ma gospodarstwo, chce założyć rodzinę, ale ludowemu wojsku, czyli systemowi był potrzebny. W tym wojsku został zatrzymany. On chciał zawrzeć ślub, miał narzeczoną i chciał to załatwić tak, jak jego sumienie mu to nakazywało. Chciał mieć ślub kościelny. Wówczas w tamtych latach musiała być zgoda jednostki przełożonego oficera, który mu taką zgodę dał, albo nie, czy to był politruk, oficer politycznego wyławczy, czy oficer informacji. No to są piękne melodie, piękne piśmy, piękne wypracowania, piękne hieroglify, piękne napisy. Proszę Państwa, ze starożytnego Egiptu pochodzące weliny, kura, proszę Państwa, papiru, to wszystko, tym ówczesny starożytny świat dysponował, to było niezawodne, a teraz w komputerze to nikt nic nie wie. Jacyś hakerzy, jacyś oszuści, jacyś bardzo przebiegli ludzie, podbierają te litery, dodają, nawet mogą zmieniać, czy tych hakerzy to i drugie przekazanie ukradli. W dekalogu wyjęli drugie przekazanie, które zabraniało czczenia obrazów. Tam to byłoby jakieś podobieństwo do mężczyzny czy do kobiety, że nie wolno tego było malować, robić, wykonywać takich obrazów, które były czczone, to znaczy całowane, noszone, obnoszone. To, co się dzisiaj robi, tak w XXI wiek, ja myślałem, że u was tu w Polsce jakaś wysoka kultura, a tu tak nisko to spadło, że prosto na bałwochwalstwo. I po prostu nawet Nirmala Devi, jak leciała tu nad Warszawą samolotem, Nirmala Devi jako największa autorytet moralny wszechczasów. Ona powiedziała, że złe wibracje w Polsce bałwochwalce i biją. Złe wibracje w Polsce bałwochwalce i biją. Także proszę o te pośmiertnej też Nirmali Devi uczyć się no, wiedzy, mądrości nabywać, bo ja Izyda też już nie żyję jako żona faraona, z tym moim mężem faraonem też my już nie żyjemy, ale przemawiam do was przez papiry, przez hieroglify. Cierpiał w komunistycznym więzieniu. Siedział, sumie o walkę za prawa człowieka, czyli prawo do wolności religijnej. Jest to także walka w ramach walki o suwerenność państwa, o suwerenność narodu, bo nie ulega wątpliwości. Do roku 1989 ten człowiek był obywatelem drugiej, trzeciej kategorii. Był przestępcą, był kryminalistą w świetle komunistycznego prawa. Taki był system. I w jaki sposób ci ludzie, którzy to przeszli, zgodzili się z tym. Przegraliśmy, rządzi nami wróg, nic nie możemy zrobić. Po roku 1989 nastąpiła możliwość zmian. Wyszła ustawa o stwierdzaniu nieważności komunistycznych wyroków. Pan Zbigniew Kucharski oczywiście chciał z tego skorzystać. Opisał swoją sprawę. Co to za dykcja, Boże, co to za aktorka, ratuj mnie. I co się stało?